kasyna, drogie hotele. Jakieś małe ognisko zrobię, ale przecież to po pierwsze tylko przedsmak jest tego, co będzie, więc nawet nie będę się starał. Poza tym to jeszcze nie to. Nie mam zezwolenia nic. I nie tu. Tu jest życie. Nie w Las Vegas. W Las tak, ale nie Vegas. Kiełbasa, bułka. Nie Mercedesy i komputery. Nie. Ja to kocham. I mógłbym tak mieszkać. No nie wytrzymam, żeby jednak nie pokazać, co mam. Już cztery gadżety. Gadżety, przybory, które będą mi potrzebne na trasie. I chyba je rozpakuję. Nożyczki gdzieś miałem, ale przecież zamówiłem też nóż. A jestem najbardziej ciekawy materaca, którego nie chcę w tych wilgotnych, brudnych liściach rozkładać i później na co w domu wannie czyścić. To może następnym razem, a może w ogóle, a może jutro gdzieś tam w parku. Cholera, a tak bym chciała. Ale jest tyle programów, gdzie w różnych warunkach ludzie przedstawiają swoje zakupy, że jedno może być na skuterze elektrycznym i wodyckim. Dlaczego nie? To jestem bardzo podwarany. Jestem podwarany, że to jest takie malutkie. Wahałem się między matą samopompującą, ale tutaj jednak się przekonałem opisami i recenzją przez ludzi przede wszystkim i naprawdę to może być dobry zakup, na pewno lepszy niż korymato, bo to jednak 6 cm izolacji od ziemi, więc to będzie tego się nie mogę naprawdę doczekać. To będzie mi, a jeszcze tu jest zabawka. Nie, to traktuję to zabawką. Nic zabawką nie jest. Czy ja muszę to przeleścić? To dokładnie taki, który cisza z tą folią. Cholerna cywilizacja. No dobrze. O, a tutaj mam. To nie, to zacznijmy jednak od morza. Teraz może odwrócimy. Jest. Wprawdzie nie jest to, ale jako pierwszy. To nie jest przecież program już bushcraftowy. Oczywiście, że tu fali narzuca. To jest jasne. Ale chcę się szukać nożyczek. Już jest bardzo porządnie zapakowany. To jest nawet morał. Jaki z tego morał? Żeby wyjąć nóż morał. Papierek, tak? Papierek. O, zresztą to jest jako gwarancja też może służyć. Kiedy się złamy, na przykład do środka. Obydli się teraz tu gdzieś samogra. No dobra, jest taki. W tą stronę jest pod światło, więc odwrócimy. Do jakiej relacji jeszcze nie było. Piękny nożyk. Ja trochę byłem zaskoczony, że 10 cm ostrze to trochę takie małe. Ale oj, jak sierniczy, jakie to jest ostre. Ja myślałem, że muszę jechać do pana, co dorabia klucze.
nie będzie ostrzył. Zaraz, gdzie tu jest jakiś kawałek drewienka? Nie przygotowałem się. Raz, dwa, trzy. A wiem, że to jest jak słuchać ptaszków. Jest patyczek wilgotny. Człowieku, nie pogadasz. Już jakąś strzałkę na rybkę. Grot. Ołówki ostrzyć. Przyszywany dziadek. Szewiec, tak zwany po kaszubsku. Krzewc. Miał takie ostre noże, że golił sobie włosy na ręku, że mi pokazał właśnie, jak powinien wyglądać ostry nóż. Kapitalna sprawa. To już możemy chować. A nie, nie możemy chować, bo przecież mamy do przecięcia folię. Ja, drodzy widzowie, no niestety są takie warunki. Gdzieś fajny plener. Jakiś kawałek łąki, konaru, żebym z daleka też coś mówił, opowiadał. Nie chcę mi się teraz obrazu przełączać, przestawiać się. Jest wilgotno, mokro, jest zmarzłem, byłem akurat u lekarza. Ma bardzo dobre wyniki, tylko jeszcze muszę leki za 150 kupić. Takie jeszcze ostateczne i ostatnie, żeby zobaczyć. No i tyle, żebym ja nie przeciął tego sznureczka. Przecież co? Jakie przetnę sznureczek, który trzyma tutaj dwa elementy od iskrownika. Od iskrownika, wiecie co mam na myśli? Tak, będę właśnie zapalał ogień krzesiwem na dzisiaj oczywiście. Ach, to wszystko tak opakowane w te fajne chmura jasna. Ale już ekstra, ja chciałem swój ten, co zawsze wziąłem, zabierać, ale niech on ma swoje miejsce w kuchni. No ale jeszcze jest zapakowane sprytnie. Ja nie mogę tego wyjąć, to jest strasznie malutkie. Wydawało mi się, że widzę coś większego na zdjęciach, na filmach. A, jest krzesiwa. Magnezowy. Nie wiem jak to się nazywa. Magnezowy. Kibik, packa. Nie wiem jeszcze fachowo jak się. Ja wiele rzeczy poznałem w życiu w lesie. Włącznie z drugą szałasu. Łapania ryb na byle haczyk, na byle żyłkę i ze szczynowego kija. Ale kiedyś nie było to. Nie wiem, że modne w Polsce przynajmniej. To nie było takiego nazewnictwa. Otwieram dalej, co my tutaj mamy. Mamy tutaj. Jeszcze bardzo to chciałem wiedzieć, dlaczego. I to już wszystko? Aha, no tak, materaca dzisiaj nie zaprezentował. Bardzo chciałem mieć notatnik, który nie będzie przemakał. Wiecie, ja próbowałem robić notatki z tych różnych moich wypraw i za żadnym razem mi się nie udało ich przetrzymać w super suchych warunkach. Zawsze te kartki były mokre, pomętelone, tłuszcz rozbezgrany, a tu ponoć i co, miałem sobie przygotować długopis, nie mam, gdzieś mam w plecaku, a w tym ponoć, no ale to będzie grzechnie spróbować, impregnowane karteczki, po których mogę pisać, no naprawdę Rafał, no nie mogłeś się przygotować lepiej, cholera jasna, ołówek, długopis, zawsze masz tych gadżetów, tu wszystkiego. Spójrz gdzieś tu w tych barach, ach, tych człowieku, oczywiście, że jest wszystko, to jest oprócz oleju silnikowego. Dobra, mamy tutaj, no, chyba jak się jeszcze gdzieś, ja bym powiedział, że z tej cywilizacji cholernej to zrezygnował. No i patrzymy, czy to pisze. Napiszemy test. Test. Misja. A i to będzie, zaraz wyjrzę do kamery. To jest misja i to będzie historyczny moment, bo to będzie historyczny moment, kiedy zacznie się mój bushcraft. I no właśnie, to wpiszmy 21.03 i pierwsza data w tym notatniku, który ma zachować
tą datę. Ja się jeszcze podpiszę. O, jakby ktoś kiedyś znalazł. Morowski. Kapitalnie. Bushcraft. Zaraz jeszcze. Właśnie. Bushcraft. Pięknie. Coś wspaniałego. No dobra. I na tyle dzisiaj z tego miejsca. Mogłem lusterko już wcześniej schować, ale nie, to przecież wszystko na spontana, bo się wkurzyłem, myślałem, cholera jasna, zajadę, łąki kawałek. Chciałem tam, gdzie robiliśmy z taką Hanią kawę z maszynką, tą na tą gazową, a jaką samochód jedzie. Ale tam no, jest mokro, więc bym do Wazauhana przytargał jakieś może klocki drewna suche i bawił się w rozpalanie, ale co innego wyjechać, już nie masz odwrotu, jedziesz po to, a dzisiaj też to nie było takie zamierzone, że tak, jadę na noc, nieważne czy padało, czy nie padało, są 4 stopnie, nie jest za ciepło, ale to nic, bo każda pogoda jest przecież dobra, wystarczy się tylko odpowiednio ubrać. Ja Was serdecznie pozdrawiam z pięknego Lasu Otomińskiego koło jeziora i no co, no niebawem ruszę, jak mówię, no 7-8 stopni circa about w nocy i ja nie wytrzymam, ja po prostu się spakuję, zatoki właśnie wyleczyłem i nie mogę dzisiaj sobie pozwolić na barachło sobie zrobić znowu w czasce tej wilgoci, więc naprawdę zwijam się i serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z Lasu Polskiego. Hej! Nie mów jeden z drugim, albo jedna z drugą, żebyście nie chcieli, żeby teraz się tutaj dymek unosił się zawsze do góry, nie w dół. Trzaskałyby płomienie i zwyczajna kiełbaska z bułeczką czy z chlebem. A rano pieczone ziemniaczki. No nie ma lepszej. Dla mnie przynajmniej, bo to przecież wiadomo, że ktoś woli co innego. Kasyna! Drogie hotele! Kiecki, garnitury.